Cześć i czołem widzowie, witajcie na kanale Sobie Gadam, gdzie nie tylko gadam, ale także i gram i dziś wracamy do Evil West. Zaparzona ryba mate, dalej ciśniemy, zrobimy kolejną sesyjkę. Ostatnio gadałem o kawie i moi jakby widzowie z Instagrama namówili mnie na yerbę mate i powiem wam, że jest to ciekawe, więc jeśli komuś kawa zbrzydła albo ktoś już czuje, że jej kawa nie pomaga albo po prostu już szkodzi zdrowiu, no to yerba jest ciekawą alternatywą, której nigdy nie kosztowałem i powiem wam, że jest w porządku, jest stabilnie, więc to jest ważne. Dobra, wracamy kochani, jesteśmy na polu naftowym, szukamy biura, w którym znajdziemy dla nas ważne dokumenty. No i musimy przejść przez magazyn, gdzie znaleźliśmy robotników. Znaczy niektórych ocalałych, niektórych nie. Okej. Okay. Oho. Boom Eternal. Okej, okay. Boom Eternal. Dobra, wzmocniony elektrycznością obrzyn tworzący elektryczny. Dobra, od razu. O matko, 7350. Okej, okay, dojdziemy do tego, ale widzę, że muszę, żeby mieć to, muszę i tak ulepszyć to. Więc szybki strzał, dobra. A teraz potem będziemy mieli to. Gitara, podoba mi się. Będziemy strzelać piorunami. Idziemy walczyć dalej. Zobaczymy, jakie zmory tu nas teraz. After a closer examination, I believe these trust documents are suspect. Every 30 years, the property rights are transferred to the next generation. However, I believe that Peter DeBono has likely been deeding them to himself for who knows how many years. Sincerely yours, Jonathan Q. Biddle. No, skoro wampir żyje. Ile już żyje, to może sam na siebie przepisywać i pozorować po prostu swoich kolejnych następców, dziedziców. O, muza się robi, muza się dzieje. Smash it. Wchodzimy, wbijamy w to. Okej. Dobra, nic się na razie nie dzieje. Ale to mogło jebnąć bardziej, uważam. Tu coś jest? Okej, okay, to życie się przyda. Idźmy zatem tędy i tu na pewno się będzie coś działo, że będą potwory. Na bagnach mieliśmy dużo łażenia, tutaj jest znacznie mniej, tutaj jest więcej tych arenek walk. No ale ty... Oho! Siemaneczko! O nie. Chodź ta tutaj. Jeszcze duży.
mamy to. Jeszcze prądu potrzebuję na bank, czy nie? No nie. No i wbijamy na górę. Ale nie zanosi, żebym tutaj spotkał Debano. Siemanko, dzień dobry. Tam jest coś dużego. Aj! Idziemy. Kto tam jest? O, chłopie, naprawdę chcesz ze mną walczyć? Oszczędzę ci tego, nie biegnij. Szkoda twoich nóg. Fajna muzyczka, fajna muzyczka. To jest naprawdę dobra gra. Naprawdę to jest dobra gra. To byliśmy. Trzeba zajrzeć. Nic nie ma. Lecimy dalej. Kusza jest zdecydowanie najlepsza na tych typów. Ale szkoda, że jak jeden wybucha, to drugi obok niego nie wybucha, nie? To jest minus. Duża arena. Duża, bardzo duża. Co to kurwa jest? Jakieś czaszki.
Wow. Co to było? Co to jest? Co tu się dzieje? Gdzie ty jesteś, typie? Dobra, czas włączyć. Chodź tu. No chyba żart, że jeszcze ten tu przyszedł. Ale rzeźnia. Dawaj. Jajajajajajaj, nie? Słuchajcie, powiem wam. Tu jest ciężko. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Za chuja, nie. Gdzie jesteś? No patrz, nie wzięło go, no. Zmarnowany krucyfiks, niepotrzebnie. Diabelstwo. Prawie padł, patrzcie, prawie padł. Dobra. Poszedł. Mamy gościa starszą teraz. On będzie najmniejszym dla mnie problemem, jak tam tego u góry nie będzie. On już nie jest teraz problemem. O matko. Nie celuj w niego! Dobrze. Christ, it's about time someone sent in the cavalry. I've been hiding here for a week. This ain't a rescue mission, so watch your mouth. I'm here to pick up some documents for Assistant Secretary Harrow. Documents? I don't know anything about any documents. Oh, these documents? You must be the accountant. Jonathan Q. Biddle at your service.
Mr. Harrow promised me immediate backup as long as I kept this safe. Harrow's written you off, Biddle. Sent me for the case, not you. All I know is that DC wants that portfolio seized. DC? What an asshole. Harrow isn't trying to leverage this property for the government, you ape. He wants it for himself. He wrote me into this scheme for a cut of the profits, and now he's hung me out to dry. That asshole. How big a cut? 10%. Hope it was worth all those soldiers' lives, you greedy little pissworm. I'll take that. Whoa, wait. What about me? How'll I get home? Walk. Pięknie. No i właśnie wychodzi po raz kolejny Harold, że wcale nie jest to interes dla dobra państwa, tylko dla jego prywatnej mamony. Turning the tides, my ass. More like lining your own pockets, you slimy shit. What the hell are you? Biddle. Oopsie daisy. You sent 24 National Guardsmen to their deaths for a paycheck. When the president gets wind of this, you're a dead man. Oh, I'm sorry. It's just that the way the veins in your forehead are throbbing, it's so comical. No, it's still more your assistant secretary. These accusations sound serious. And first of all, it's Mr. Secretary now. As in Secretary of War. As in the fucking right hand of God. Secondly, do you think the President of these United States is gonna give a royal fuck about the pissant accusations of a podunk? Dobrze. Go ahead, Rentier. Do it. Give me a reason to throw your cowpoke ass into Newgate and flens your father's legacy to the bone. The Harrow Institute has a much better ring to it, don't you think? Mr. Secretary, maybe it would be for the best if you... Maybe it would be best if you stopped interrupting me, you groveling mule! You want to make yourself useful? Get to the kitchen and fetch me a cup of coffee! Now fuck off and find some vampires to kill. That's much more your speed. On musi jakoś źle skończyć tej grze. Nie widzę tego, żeby on skończył jakkolwiek, żeby on żył do końca tej gry. No i co z ojcem? Sam stanie to parza. Virgil and I were just having the most invigorating discussion. I was telling Director Rentier about my ideas for upgrading the gauntlet. I must say it's refreshing to see young blood like Mr. Olney's coursing through Calico. We'll need his vital spirit if we're to rebuild the Institute's power and vigor. Well done, son. I think we may have given him a few too many vaults. Glad to see you're in good shape, but we've got a situation. In order to keep your condition quiet, Amelia told Harrow you died. He's pulled rank and is sending us out on money grubbing errands while Felicity's building her army. Harrow's head knows what's right, but his heart is tainted by lust for power and money. It's gonna get worse now that he got promoted. One wrong move and we're dead in the water. The one right move, and you could catch her and end this war on the subject of moving. You know what? Maybe let's wait for the doc to give the all clear before we start unbinding anyone. Oh, Edgar. Harrow's not an idiot. Without the Institute, this country would turn into a blood feast. Now, you tell me, son. What's more important? His approval or ending this war before it started? What did you see while Felicity was in your head? Death. Horrible monsters appearing out of nowhere. Fire, smoke, and boxcars. Scores of them. Filled with blood. That's how she's transporting the leeches now? By train? That's not good, sirs. Dickinson is a major cattle railway hub. The trains run in all directions. If there's an outbreak, we won't be able to contain it.
Gdzie jestem? Do tego Dickinson przyjechałem, tak? No, klimat jest, patrzcie, kurde, nietoperze latają. Wielkie słońce. Wielki księżyc. Dickinson, proszę, jesteśmy w Dickinson. Jesus Christ, what happened here? Tu jest srogi klimat. Dickinson. Felicity, coś ty narobiła. Już słychać daleko pijawy. Ja, z poziomu na poziom ta gra jeszcze bardziej dla mnie zyskuje. Naprawdę, ta gra jest dobra. Żałuję, że teraz dopiero w nią gram. Co to? O cholera.
Ła! Słuchajcie, robi się coraz lepiej. O, mamy tutaj gola jakiegoś, to przedstawiciele kasty, posługiwaczy, którzy pochłaniają na tyle dużo krwi, by umieć nią manipulować. Taki rewolwerowiec już zaawansowany, jak chyba wampir. Mamy Zelota, no to jest rozbudowane postać tego, co widzieliśmy. Ale ja jeszcze chciałem zobaczyć w potworach. Baba Ulowa, okej. Okay. Baby Ulowa przekazują krople wampirycznego eliksiru, przemiany za pomocą owadów, dobrze. A zmieniliśmy się odwłokowiec. To latające robakopodobne hybrydy wyposażone w macki. Pierwsze doniesienia na ich temat pochodzą ze środkowego Marylandu. Uff, kurde, ale zobaczcie i zobaczcie naprawdę, bestiariusz jest spory. Fajnie, fajnie. Naprawdę najsik. Mi się to podoba, ja to propsuję, jest git. Co za kryształy? A, dobra, to będzie to... To chyba iluzja. Jesteś. Oj, nie będziesz tak do śmiechu, jak się spotkamy. Nie będzie ci, córa, tak do śmiechu. Wszystkie baterie. Miarygodnie jesteśmy przygotowani. Tam nic nie ma. Okej, to idziemy w drugą, bo to było przejście. Dzień dobry. Zostałem Jolkę. Oj, na was nic nie będę marnował. Nic na was nie będę marnował. Okay.
Fajnie, mamy zalety, mamy punkt. Widziałem nadludzką, nadludzkie chyba jakieś zdrowie, tak? Tu. Zwiększa maksymalny poziom życia, okej. Okay. Dobra, czyli musimy podać. Czy mogę też tutaj za... Jakoś to było, że mogę chyba to wymieniać, nie? No to nie wiem, trudno. Z ulepszeń na razie nic nie możemy ogarnąć. Co to mamy? Strzelbę. Obrażenia zadawane strzelbami są zwiększone o 20%. No to by było niegłupie. Ale też mi nie stać. Nie stać mnie! Ej, no przecież ciągle zbieram hajs, nie? No dobra, zostawimy sobie. Jezus. Typie. Ale jak spokojnie, nie? Takie miasteczko rozwolone i sami tacy podstawowi goście chodzą. Nie ma tutaj, zobaczcie, w ogóle jakichś takich nadludzkich przeciwników oprócz tej pierwszej areny. Więc to mi się wydaje, że to tak troszeczkę nas prowadzi do jakiejś walki, może i tą Felicity całą, tylko to ona miała tu być. Ale skoro ona będzie teraz, no to jeszcze oczywiście zostaniemy debaną, bo on na punk jeszcze będzie. Nie wierzę w to, że go nie będzie już w tej grze. Okej, okay, tylko teraz tak, to byliśmy, więc tutaj nie ma co. Okej, okay, no to... Tędy teraz. Wydawało mi się, że tędy. Ale nie. Okej, okay, czyli wracamy. Nie, no ale tutaj wracam chyba nie... A, okej, okay, nie. Może w drugą mańkę gdzieś. Ona sama się zaśmiała, że jak szczur w labiryncie. Dobra, ale ja tu byłem. To jest ta arena, gdzie się tłukłem z tymi typami. Już tu nie mogę wrócić. Tu nie mogę przejść. O, dobra. Tędy też nie. Tędy też nie. Tędy też nie. Okej. Czyli tu też nie. Tu też nie. No to wrócimy pewnie. Wracamy do miejsca, w którym byliśmy. Pewnie nie zauważyłem jakiegoś tam głupiego przejścia. Kibel ci świeci. W kiblu nic nie ma. Zaśmiałeś się oczywiście, nie sądziłem, że tam będzie w tym kiblu. No ale dobra. Dobra.
Ja myślałem, że na samym początku będzie przejście, ale nie. Tu też nie. Idziemy teraz tutaj przez mostek. Dobra, tu nas chyba nie było. Spotkaj się z Felicity. Moi drodzy, to jest to. Gdybym był chamem, w tym momencie bym zakończył odcinek, ale nie zrobię wam tego. Spotkajmy się z Felicity. Będzie to. Jakiś płacz dziecka słyszę? Czemu słyszę dziecko? Progress with no thought spared for those paying the mortal cost of their quest for glory. That is true vampirism. My kind would never leave one of their children to die crying in the gutter. I won't let you turn them. You don't listen. They don't matter, Jesse Rente. The sooner you understand that, the better. Dobra, wjeżdżamy w to. Ajajaj. Niedobrze. O, dawaj go! Cholera!
make it in time, girl. No, dzieje się. Dzieje się, moi drodzy. Dobra, słuchajcie. Ja nie wiem, czy zaraz będzie boss, czy to się nam przeciągnie. Chciałem dobrze, ale widać, że po prostu będziemy musieli zapauzować, gdyż 40 minuta, nie chciałbym przedłużać tego odcinka dzisiaj, więc prawdopodobnie dopiero z Felicity zobaczymy się w przyszłym odcinku. Tymczasem, moi drodzy, no, dzieje się, cholera dzieje się i ja mam nadzieję, że ją wreszcie dopadniemy tutaj. Tylko teraz pytanie, czy to będzie ostatni boss, czy jednak jeszcze Debano gdzieś też się czai, no bo jednak tą głowę ona mu zabrała, jego głowę zabrała, a jak wiemy, on się miał zregenerować, więc zobaczymy. A tymczasem, moi drodzy, dzięki ślicznie, że byliście. Od poniedziałku do piątku, godzina 14, Evil West, a później, zgodnie z zapowiedzią, God of War Ragnarok. Tymczasem, trzymajcie się, do następnego. Hej!